cieszę się, że mogliśmy w taki niezwykły sposób rozpocząć nasze spotkanie. Nie przejmujmy się. Lidia Bogaczówna. Michał Zabłocki. I będziemy dziś mówić o tym wszystkim, co się zdarzyło w ciągu roku, bo cieszę się, że Michał, tak jak wcześniej Jarek Mikołajewski, przyjeżdża do nas. Mam nadzieję, że będzie przyjeżdżał do nas, dopóki my tu będziemy. I będziemy się spotykać i mówić o literaturze, o życiu, o naszych projektach, o naszych przedsięwzięciach. I dzisiejszy wieczór, dzisiejsze spotkanie będzie po pierwsze poświęcone ważnej inicjatywie wydawniczej, która tu się w tym czasie zdarzyła, czyli Czas Literatury. Posłuchamy oczywiście też wierszy Michała. To są książki, które są dostępne, czyli pośmiewiska. Agatę Dębicką witam bardzo serdecznie, żonę Michała, która jest właśnie powiązana też z Czasem Literatury, z szatą graficzną, z opracowaniem, z edukacją. Oraz te rzeczy, które wspólnie z Michałem wydajemy, czyli jego tomy Koleżanki mojej żony oraz to, który mieliśmy przyjemność w ubiegłym roku. Tu była premiera tomu Janowska, bardzo wakacyjna premiera, bo pierwsze spotkanie to było spotkanie w Warszawie na Żoliborzu. Michał niestety porzucił Warszawę na rzecz Krakowa. Jest to, jak zrozumiałe. Krakow się cieszy, co to znaczy niestety. No, to są te dramatyczne sytuacje. Porzucił Warszawę na rzecz Krakowa, no ale z tym tomem wrócił trochę na Żoliborz. I teraz, ponieważ my bardzo długo ustaliliśmy plan tego spotkania, zapomniałem, jak to ma przebiegać. Mamy teraz porozmawiać o czasie literatury, prawda? O tej inicjatywie. W nowym piśmie, nowym magazynie, w którym spotykają się i pisarze debiutujący, ale też pisarze dojrzali, znani, utytułowani. Ja, bo też miałem tę przyjemność dyskutowania w okresie, kiedy to pismo gdzieś tam było najpierw ideą, pomysłem. Cieszę się, że takie wydawnictwo jest. Wydawnictwo, które daje przestrzeń dla dłuższych wypowiedzi. Przestrzeń dla tekstów, które nie są ograniczone, nie wiem, do 150 znaków albo 300 znaków. I też, co jest chyba dość wyjątkowe, gromadzi też pisarzy, chyba nie tylko krakowskich, prawda? Jest to otwarte, bo zwykle te inicjatywy są takie bardzo, a jest to typ przedsięwzięcia, jednak wydaje to Biblioteka Krakowska, tak? I są różne czasopisma, ale są, nie wiem, powiązane bardzo z Łodzią albo z Wrocławiem. Tu rozumiem, że ta otwartość jest chyba większa. Powiedz nam o tym przedsięwzięciu, w ogóle o tym, jak do tego doszło, o ludziach, którzy są zaangażowani w to. Witam Państwa bardzo serdecznie. No, to jest pismo rzeczywiście dosyć świeże. Wyszły dwa numery. Jeden, czyli numer pierwszy jest na bycie o tej cenie już promocyjnej, to znaczy po 5 zł. Natomiast numer drugi jest po kilku egzemplarzach, więc nie będziemy go sprzedawali, ale można go obejrzeć. To jest pismo Kwartalnik Literacki, który powstał z mojej inicjatywy w Krakowie jako pismo ogólnopolskie, takie trochę ponad podziałami, czyli skierowane do czytelnika, no, z jednej strony można powiedzieć wyrobionego, ale z drugiej strony takiego, który mógłby być znudzony jakimiś akademickimi, długimi wywodami czy krytyką literacką. To jest dużo po prostu literatury. Jest sporo prozy, jest sporo wierszy, jest trochę esejów, jest trochę wywiadów, także można się dowiedzieć sporo o tym, co się w tym momencie w literaturze ciekawego dzieje, aczkolwiek oczywiście to pismo nie wyczerpuje tego tematu, to znaczy to nie jest przekrojowe pismo,
poświęcone i mające ambicje, żeby podsumować wszystko, co się w polskiej literaturze dzieje. Tylko no, pismo jakoś tam jednak autorskie. Ja, prawdę powiedziawszy, odgrywam tutaj rolę bardziej organizacyjną niż merytoryczną. To znaczy z uwagi na to, że jestem prezesem krakowskiego działu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, to dlatego wyszło ode mnie. Nie dlatego, że ja miałem sobie taki pomysł i go udało mi się zrealizować, tylko od jakiegoś czasu dały się słyszeć głosy, że takie pismo jest w ogóle potrzebne. A więc uznałem, że skoro piastuję taką funkcję, to muszę to jakoś spiąć. I tak naprawdę zanim zadać mi kolejne pytanie, to chciałem tak rzucić ogólne spojrzenie na to. Tylko chciałem cię pochwalić, że to nie jest tak. A na pochwałę za chwilę. W zasadzie moim wkładem to jest wymyślenie koncepcji wydawania właśnie tego pisma. To znaczy, a zwykle pisma mają ten problem, że nie mają z tego finansowania i są uzależnione od dotacji, grantów i tak dalej. W związku z czym pomyślałem, że najprościej będzie, jeżeli pismo wyda instytucja miejska, która zresztą powstała niedawno, to jest Biblioteka Kraków, która jakby ogarnia wszystkie krakowskie biblioteki i ma swój dział poświęcony wydawnictwom. No i rzeczywiście udało mi się namówić do tego wiceprezydenta Krakowa, żeby to uruchomiono. Natomiast druga część wkładu, no to przede wszystkim redakcja. Czyli my jako stowarzyszenie, że tak powiem, zapewniamy redakcję, no i tutaj można powiedzieć, że moja rola zaczyna się kończyć, to znaczy wyznaczyliśmy, czy zaproponowaliśmy tę funkcję Jackowi Hajdukowi, który jest dosyć nietypową osobą, jeżeli chodzi o tego typu funkcje, ponieważ nie jest polonistą, nie jest krytykiem literackim, a jest filologiem klasycznym. Ale miał już doświadczenia tego typu i bardzo chciał to robić. No i się bardzo sprawdza. Znaczy zbiera po prostu wszystko to, co w sposób fajny, wydaje mi się spójny, koncepcyjnie przejrzysty, a to, co z całej Polski, czyli nie sam Kraków. To, co wydaje się przede wszystkim mało dostępne, czyli no, nie znajdziecie tutaj Państwo najbardziej wziętych nazwisk. Chociaż jeżeli chodzi o poezję, bywają. Natomiast też chodziło nam o to, żeby pokazać, można powiedzieć, godzić strony, godzić Kraków z Polską, godzić regiony, godzić światopoglądy, tylko po prostu je konfrontować, zestawiać, po prostu się od niczego nie odcinać, tak bym powiedział. No i takie jest to pismo w największym skrócie. Natomiast chciałem powiedzieć, że to jest tutaj dlatego, że każdy drugi to jest pismo, które ma oprócz tego, że jest skierowane do takiego czytelnika, powiedzmy, szerokiego, powiedziałbym, to jednak też jest skierowane po część do pisarzy. Uznaliśmy, że te osoby, które czytają jeszcze w Polsce, to są w dużej mierze osoby czytające, to są piszące, a nawet jeżeli jeszcze nie piszące, to chcące pisać. W związku z czym jest taki dział poświęcony właśnie creative writing, a nawet problematyce pisarskiej sensu stricto, można powiedzieć, także nie tutaj to mam. I w tym dziale umieściliśmy prozę, czy fragment prozy Ligi, który wpadł do mnie jakby nieco przypadkowo przez kontakt prywatny, ale właśnie uznaliśmy, że jest to ciekawy przykład literatury w cudzysłowie dojrzewającej, czyli takiej w trakcie rodzenia się, a w trakcie jakby... Jeszcze w tym wieku dojrzewa. Dojrzewające, tak, dokładnie. Zresztą jest to debiut, ponieważ nie publikowała swoich, a szczególnie przy pismach literackich, swoich dzieł. No i dowiadujemy się też wiele o samej autorce, ponieważ jest tam wywiad
wywiad, który przeprowadziłem z nią. To ja tylko dodam, właśnie chwaląc Michała, że to wcale nie jest takie proste znaleźć, jak powiedziałem, tylko zafinansowanie i funkcjonowanie tego senatu. To jest jeden z największych wyzwań, bo każdy z nas w życiu miał wiele pomysłów i zawsze pojawił się później ten jedyny problem, jak to sfinansować, jak nadać temu takie fundamenty finansowe, które zapewnią działanie trudnego, gdzieś tam staroświeckiego w swoim założeniu, bo papierowego przedsięwzięcia wydawniczego. Tu oczywiście bardzo Ci tego gratuluję, bo po pierwsze udało Ci się to poustawiać, wrzucić na te właściwe tory, a z drugiej strony ten charakter otwarty moim zdaniem tylko może służyć czasopismu, że to nie będzie gdzieś kolejne regionalne pismo, które będzie się puszyć, chwalić, a my też mamy poetów, że jednak ta wymiana i takie zdrowe ściganie się na pewno będzie służyć literaturze i oby najdłużej, jak najdłużej trwał ten czas literatury, bo myślę, że teraz już jestem tego pewien. Ten wirtualny świat blogów, bardzo często interesujących, różnych form wideoblogów i tak dalej, one jednak nie załatwiają wszystkiego. To nie jest tylko jakieś moje poczucie staroświeckości, ale papier, druk, to są rzeczy, które gdzieś jako pewien rodzaj podsumowania, takiego zebrania, takiego utwierdzenia jest jednak, mimo wszystko nic lepszego człowiek nie wymyśli. I tego gratuluję. No a myślę, że to jest ten moment, w którym już możemy poprosić naszego niezwykłego gościa, który pierwszy fajny, który debiutuje tu w czasie literatury. Poprosimy o przeczytanie. Ja myślę, że to też się, że to też się dobrze składa, ponieważ nasz gość jest zawodową aktorką. W związku z tym też organizowanie spotkań wieczorków autorskich jest to bardzo ułatwione, ponieważ autor przyjeżdża, że sam czyta profesjonalnie, czyli są obniżone koszty organizacyjne. Także to bardzo dobry. Gratuluję. Widok z mojego oka. Moja cała obecna przestrzeń płacze. Pewnie dlatego naokoło tyle wody. Coś mi się wydaje, że to przeze mnie. Muszę pomyśleć. Zaraz. Gdzie jest mój kciuk? Jest. Ile razy trzymam go w buzi, lepiej mi się myśli. Ciekawe, skąd to przyzwyczajenie. Wiem, że czeka mnie niedługo jakaś podróż, potem ogromna przygoda w innym czasie i przestrzeni. To nawet nie będzie podobne do tego, co było w czasie światła i wiedzy. Muszę zapomnieć wszystko to, co teraz wiem, a przygoda polega na tym, żeby podczas jej trwania zdobyć jak najwięcej świadomości tej, którą posiadam teraz. Podobno niewielu to się udaje. Och, to na pewno niezwykle ciekawe doświadczenie. Chwileczkę. A skąd ja to wiem? Kto mi o tym powiedział? Już zapominam? To znaczy, że nieznane blisko. A tu coraz bardziej ciasno. Trochę się denerwuję, chociaż kiedy mnie wybrano, nie obiecywano, że będzie łatwo. Ale przecież, jeśli dobrze przeżyję przygodę, to wrócę kiedyś do początku. Przyrzekam, że będę się starać. A teraz spać. Muszę nabrać sił. Czuję, że ktoś na mnie czeka od dłuższego czasu. Światło moje, spraw, żeby to było dobro. Dziewczyny. 72 młode Żydówki, nerwowe i rozgadane, stanęły naprzeciwko mnie w kolejce do toalety na stacji paliw w centralnej Polsce. Wbiły we mnie spojrzenia, niczym płonące pochodnie,
dobrze wycelowane w każdego tubylca, w każdy bladolity owoc zakazany Biblią regulaminu. Wyraźnie poczułem na policzkach gorący podmuch pustyni. Spłoszony, niczym pełnej krwi Arab, ukryłem się przed nalotem zagranicznej wycieczki do Auschwitz. Na pogrzeb Przyborski. Tylko spokojnie. To jest koniec świata. Wprawdzie zaledwie jednoosobowy, lecz poprzedzony przyjściem Antychrysta, zarazą, głodem oraz bólem głowy. Teraz się dzieją tutaj takie rzeczy, że końce światów nie powinny dziwić. Tramwaje jeżdżą po zagiętych torach i ludzie chodzą jacyś tacy krzywi. Z pewną zazdrością, ale i z nadzieją wyglądam co dzień kolejnych wydarzeń. Śledzę rozbłyski na wyblakłym niebie i naokoło odwiedzam cmentarze. Ale jak zawsze najefektowniejszy jest koniec gwiazdy, bo dzieje się wiele. Znów otwierają wesołe miasteczko, uruchamiają starą karuzelę. Drodzy Państwo, no to mówię naszym niezwykłym gościom, no to pan. No to pan. No to pan. No to dziękuję za spotkanie. Dziękuję Bogaturna, Michał Zabłocki, Czas Literatury. Dzisiejsze spotkanie dość wyczerpujące jak dla przeciętnego słuchacza i laika w pewnych sprawach, choćby nawet literatury, bo na pewno byli różni ludzie. Przed sobą mam, mogę to nazwać czasopismo? To jest kwartalnik literacki. Tak, mogę to nazwać, więc mam czasopismo Czas Literatury. I tutaj jeszcze po tym spotkaniu nasuwa się pytanie, czy czytelnikiem tego czasopisma może być właśnie taki człowiek, który raczej od książki, od właśnie tego słowa pisanego w tej chwili jest troszeczkę oddalony i nie jest blisko literatury. Czy to w jakiś sposób przemówi do niego? No ja myślę, że to jest pismo tak naprawdę dla każdego. To znaczy może nie dla takich, którzy w ogóle nie czytają, a nie potrafią czytać, b nie chcą czytać. No to takich nic nie przekona. Natomiast tacy, którzy chcą, to myślę, że jak najbardziej mogą się z czystym sercem zabierać za Czas Literatury, bo po pierwsze, są to rzeczy no, w jakimś wyborze, czyli nie strzelają na chybił trafił. Jeżeli tylko wybór im się spodoba, to już kolejne numery będą z górki, bo będzie znaczyło, że warto zaufać tym ludziom, którzy tego wyboru dokonują i w tym towarzystwie pozostać. A tutaj mamy pisarzy zarówno sprawdzonych i znanych, jak i pisarzy w cudzysłowie niesprawdzonych, to znaczy takich, z którymi eksperymentujemy, pokazujemy po raz pierwszy nawet czasami czytelnikom, a więc można trzymać rękę na pulsie literatury podwójnie, prawda? Czyli zarówno śledząc to, co jest uznane, jak i spoglądając na to, co jest nowe. Ale w takim wyborze, który nie przybija, który nie jest przesytem, który na przykład nie ma czegoś takiego, co jest nagminne w pismach literackich, podział na proza, poezja, esej. Nie ma czegoś takiego. Poezja w numerze pojawia się wielokrotnie. Proza w różnych postaciach, w dosyć zaskakujących miejscach. W związku z czym te numery, każdy jest skomponowany, troszeczkę ma swoje takie stałe punkty, ale generalnie jest skomponowany wokół pewnych pomysłów, pewnych idei, które nie są co prawda sformułowane na okładce, ale jakoś podskórnie się wyczuwa i właśnie o to chodzi, żeby to było po prostu jakoś jedno dzieło jako pismo. No oprócz tego, że jest pan, jak pan wspomniał, ojcem chrzestnym tego czasopisma i nie tylko, redaktorem. Jestem członkiem kolegium redakcyjnego, jak to się mówi, w redakcji, ale nie jestem redaktorem naczelnym. Jacek Hajduk, filolog klasyczny, jest redaktorem naczelnym.
No właśnie, no i oprócz tego jest pan poetą i dziś skupiliśmy się na wierszach koleżanki mojej żony. Jest tak, słuchając recytacji tych wierszy, to są to wiersze tak właśnie, znowu przejdę do tego, że dla przeciętnego słuchacza są to wiersze smutne, zresztą jak sam pan powiedział, wesołe, humorystyczne, ale zauważyłam, że z tytułów tych wierszy wynika, że one są jednak komuś dedykowane w jakiś sposób. I właśnie tutaj wrócę do wiersza dla Wisławy Szymborskiej, chyba pożegnanie, podejrzę. Dlaczego właśnie na pogrzeb Szymborskiej? No właśnie, on jest... Ale to się, on ma tytuł po prostu, na pogrzeb Szymborskiej. Skąd się biorą tytuły? Proszę pani otworzyła na pierwszej stronie, gdzie jest po prostu cały tomik zadedykowany pani, bo po prostu podpisywałem. Ja myślę, że po prostu to ożywia komunikację też, jeżeli jest, że można wprowadzić jakąś osobę, którą, szczególnie jeżeli to jest osoba, którą wszyscy znamy. No, Szymborska, przynajmniej mamy takie poczucie, że znamy Szymborską. To jest oczywiście nieprawdą, ale że no, prawie każdy, jak się zapyta, to odpowie. Tak, wiem, a to jest pogrzeb. To jest wydarzenie z pogrzeb gwiazdy, bo tak do tego podchodzę, nawet jeżeli to jest gwiazda literacka, rządzi się swoimi prawami i to jest na granicy cmentarza i wesołego miasteczka. Można powiedzieć nawet cyrku, czy przedstawienia, które odgrywa się wokół tego wydarzenia, gdzie różni ludzie muszą się pokazać, prawda, które trzeba bardzo dobrze wypromować, które trzeba świetnie zorganizować. I w zasadzie tylko dlatego podjąłem ten temat, bo no, postać jest literacka, jest z jednej strony można powiedzieć literatura, rzecz niszowa, a tutaj nagle się okazuje, że ta laureatka Nagrody Nobla jest do tego stopnia celebrytką, prawda, że chowamy ją na sposób cyrkowy wręcz, prawda? No właśnie, Wisława Szymborska, powiedział pan, że nie wszyscy wiemy, a my w tym roku mieliśmy okazję właśnie bliżej poznać postać tutaj w Choryńcu, bliżej poznać postać Wisławy Szymborskiej, ponieważ spotkaliśmy się z sekretarzem Wisławy Szymborskiej, te spotkania herbertowskie, to wszystko nam przybliżyło postać Wisławy Szymborskiej i nie tylko, i tym, którzy tutaj się spotykali, dało szansę wgłębiać się w pewne tematy. Co pan sądzi? Jest pan drugi raz na tym festiwalu i co pan sądzi o właśnie tego typu przedsięwzięciach? To znaczy, ja wielu tego typu przedsięwzięć nie znam, więc trudno mi powiedzieć, co myślę o takich przedsięwzięciach, ale o tym przedsięwzięciu myślę jak najlepiej. To znaczy, rzeczywiście jestem tutaj po raz drugi, a to już jest dowodem na to, że nie trzeba było mnie jakoś specjalnie namawiać. W ogóle przyjechałem tutaj z chęcią i z radością. Jeżeli będzie tylko taka możliwość, okazja, będę tutaj bywał stale, bo systematyczność jest drogą do sukcesu, a ja myślę, że organizatorzy, zarówno jak i władze, mają tego świadomość i że pewne rzeczy się po prostu nawarstwiają, odkładają, wracają po roku, po dwóch, po trzech, czasami po wielu latach i nagle się okazuje, że coś, czego nie było, a zawsze może tego nie być. I to jest przerażające, że trudno się rzeczy tworzy, łatwo się rzeczy niszczy. Czasami pozostaje naprawdę jako bardzo ważny punkt z powodów zaskakujących. Na przykład, że jest miło, że się spotykają ludzie, że rozmawiają, że tworzy się pomysł na jakiś nowy projekt. Ja na przykład przyjechałem tutaj z bardzo początkowym zaczątkiem pomysłu na książeczkę dla dzieci, który zaczął mi się krystalizować w momencie, kiedy zacząłem myśleć o spotkaniu tutaj z dziećmi. Wymyśliłem tytuł tej książki, wymyśliłem konwencję, wymyśliłem to, że to mają być właśnie wiersze do kolorowania, czyli ta interakcja. Czytający, bo dziecko to będą wiersze dla między 2 a 5 lat, myślę, dzieci, nierymowane, gdzie osoba dorosła musi czytać, a dziecko musi rysować, więc nie może to być jedna książka.
Najlepiej, jeżeli to są właśnie dwie książki, które jedne można rysować. Tego typu rzeczy docierają się jakby w trakcie myślenia, też rozmowy, bo Tomasz Brzozowski, który jest organizatorem, jest jednocześnie moim wydawcą i właśnie w takich momentach tworzą się nowe przedsięwzięcia. Czy ma pan już w zanadrzu na wypadek, gdy zostanie pan zaproszony za rok? Czy mam coś? Mam nadzieję, że uda mi się przywieźć coś zupełnie innego i zaskakującego. No na pewno chciałbym, żeby to była gotowa książka, Wiersze do kolorowania, już wydana. To po pierwsze, ale być może jeszcze coś nowego. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję.